Hubert. Filip. Wydarzyło się mnóstwo popkulturowych rzeczy w międzyczasie i będziemy o nich mówić, ale ja bym... Jakbyś zaczął w połowie zdania, to jednak wydarzyło się w międzyczasie. No. Filip, ale ja chciałem ci jakby naświetlić bardziej, słuchaczu. Pojawiła się pewna prawidłowość niepokojąca ostatnio w naszych podcastach, a mianowicie prawidłowość polegająca na tym, że ostatnie odcinki podcastu Hammerzeit były szalenie sfokusowane. Znaczy cały odcinek spędziliśmy gadając o jednej rzeczy, cały poprzedni odcinek spędziliśmy gadając o jednej rzeczy, cały poprzedni odcinek spędziliśmy gadając o jednej rzeczy. Czyli trzeba trochę wprowadzić, że się tak wyrażę niekulturalnie, rozpiździelu? Tak jest, w związku z tym w tym odcinku powrócimy do tego, co robimy najlepiej, czyli nieskładnego gadania na tematy różne, przeróżne, a jest ku temu świetna okazja, gdyż, tak jak zdążyłeś powiedzieć... Wydarzyły się popkulturalne rzeczy, w tym wypadku chodzi oczywiście o słynny Comic-Con w San Diego, na którym po prostu eksplozja zwiastunów nastąpiła. I ta eksplozja zwiastunów wylała się do internetu. Właśnie od jakiegoś czasu Comic-Con w San Diego polega głównie na tym, że przychodzą ludzie związani z przemysłem filmowym. Tak, komiksy są w ogóle nieistotne, tak. Chyba że są ekranizowane właśnie, wtedy są bardzo istotne. Tak jest i też wiąże się z tym, że w trakcie jego trwania, a także tuż po jego zakończeniu pojawia się w sieci pierdzilion zwiastunów filmów, zazwyczaj bardziej efektownych niż ambitnych. Nie, czyli takie, jakie lubimy najbardziej. Oczywiście. I w związku z tym pojawia się też dużo tematów do gadania. Tak, jest pożywka do rozmawiania i zaraz postaramy się wszystkie najfajniejsze zwiastuny omówić wnikliwie i dogłębnie, jak to zwykle czynimy, ale najpierw Hubert chce cię zapytać, ile już Pokemonów złapałeś? Gdy wyzwanie rzuć los, odwagą stań i walcz. No właśnie, widzisz, śmiałem się z ludzi, których znam, którzy łapali Pokemony, śmiałem się, wyszydzałem ich, byłem bardzo niesympatyczny dla nich, po czym okazało się, że jakimś cudem, nie wiem jak to się stało, przez przypadek zainstalowałem tę aplikację. Upadłeś na telefon i akurat okazało się, że weszła aplikacja, tak? Tak, dokładnie tak i okazuje się, że bezsensowne łażenie po mieście i okolicy swojego domu w celu łapania na ekranie telefonu nieistniejących stworków i awansowaniu ich, żeby podbijać nieistniejące miejsca, których bronią inne stworki, jest bardzo wciągające. Jestem daleki od stwierdzenia, że jest to najlepsza gra mobilna, jaka powstała, ponieważ jest jedna z gorszych, nawet bym powiedział, ale ma tą jedną zaletę, że jest tak cholernie uzależniająca, że nie można się od niej oderwać. Można, wiesz, spowodować na przykład zagrożenie na drodze prowadząc samochód. Można spowodować zagrożenie na drodze przechodząc przez jezdnię i nie patrząc naokoło. Mój osobisty ojciec był świadkiem wejścia do stawu w Koszalinie. Myślę, że tak. Można wejść na różne rzeczy, można wejść w różne rzeczy, można zagubić się, tak jak jeden nasz znajomy, który przeszedł 17 km w złą stronę, ponieważ szedł wzdłuż rzeki, ale nie w tym kierunku, w którym zamierzał i zorientował się dopiero po kilkunastu kilometrach. Chciałem powiedzieć, że te 17 kilometrów mnie bardzo fascynuje. Bo dobra, 2-3 jestem w stanie zrozumieć. Są mosty na rzece jednak, to można się zorientować, że to nie ten, który się powinno mijać. Tak, właśnie. I pomimo tego, że twórcy robią wszystko, żeby zniechęcić ludzi do tej gry, ponieważ w kolejnych update'ach zamiast dodawać feature'y, to je usuwają, a także blokują dostęp do innych aplikacji, które pomagają w łapaniu Pokemonów. A są takie? Że na przykład co? Tak, są takie aplikacje, na mapie, jak na gdzie przykład są rzeczy, czy Poke Detector albo Poke Vision, które polegają na tym, że ci mówią, że uwaga, w twojej okolicy pojawił się taki i taki Pokemon dokładnie w tym i w tym miejscu i będzie tam do tej godziny. Idź tam, żeby go złapać. Pokazuje na mapie, gdzie masz się udać. Gdyż obecnie gra nie pokazuje ci absolutnie, gdzie pojawił się jaki Pokemon. Okay. I po pewnym czasie, tak po jakimś tygodniu, dwóch grania, okazuje się, że ta lista feature'ów, która jest wbudowana w aplikację, jest strasznie skromna, ponieważ w kółko robi się to samo. Łapie się zazwyczaj te same Pokemony, bo tylko te same są w tych samych miejscach. Od czasu do czasu można powalczyć sobie z innymi Pokemonami, ale jest to zupełnie bezsensowne, bo polega po prostu na bezsensownym klikaniu w środek ekranu, właściwie zero taktyki. Nie masz żadnych opcji społecznościowych póki co, znaczy nie możesz... Są w powijakach pewnie, tak, albo w planach. Możesz albo... tylko wybrać sobie kolor drużyny i wtedy razem z innymi kolegami możecie podbijać jakby te obszary zajęte przez inne drużyny, nie wiem jak przetłumaczyć słowo gym. Areny. Areny zajęte niech przez będzie. Inne drużyny, ale to jest tyle. Nie można walczyć z innymi ludźmi, nie można handlować Pokemonami. Także jak na razie gra jest... Czyli to jest wersja alfa, która jest na szczęście rozprowadzana za darmo, ale ma mikropłatności, bo mówię, że ile za ile? Nie, no na szczęście mikropłatności są takie, że nie trzeba z nich korzystać. Bo ale gdybyś chciał, to ile za ile? Chciał, bo mówiłeś mi. 100 złotych pokemonowych monet
kosztuje 4,98 obecnie w naszym pięknym kraju, a żeby kupić na przykład sobie powiększenie plecaka, czyli tak, nie wiem, jakoś przydatna całkiem funkcja, to trzeba zapłacić 200 monet, czyli na przykład dyszkę za to, 50 dyszek za to. I tak... Biznes się kręci, akcje Nintendo idą w górę i pan, jakkolwiek się nazywa szef, nie wiem, Iwata chyba się nazywa, to mówi... Yes! Tak jest, w każdym razie mam nadzieję, że tych feature'ów się pojawi, bo gra ma jeszcze bardzo duży potencjał w zanadrzu i nawet jako ktoś, kto nigdy specjalnie nie fascynował się Pokemonami. Jak na przykład ty. Jak na przykład ja, tak, to mimo to zawsze jak gdzieś idę, Filip, to wiesz, telefon w łapie i jak gdzieś tam po prostu jakiegoś poksa ścigniesz, niedorozwinięty koczkodan chodzę, gapiąc się w ekran, nie, i gadam do siebie mówiąc, łapiąc Pokemona, mówię, no Ale no widzisz, masz ten dodatkowy temat do rozmawiania z dzieckiem w czasie spacerów teraz, jeżeli idziecie razem, tato, złap gołębia. Tak jest, w związku z tym łapiemy razem też czasami od czasu do czasu Pokemony. Ale Filip, pomówmy o poważnych rzeczach. Słyszałem, że ty z kolei zainteresowałeś się fantastyczną polskiej produkcji, indyczą grą o tytule. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że zaraz powiem jaki tytuł, że jeśli jakimś cudem słucha nas profesor Miodek lub profesor Bralczyk, i wiesz, gra jest indycza, a Pokémon mają featury, to ja myślę, że jest bardzo źle. Nie, przepraszam, chciałem powiedzieć, że określenie gra indycza jest bardzo dobrym wykorzystaniem obcego słowa, spolszczenie bardzo słuszne. To prawda, indie game w tym wypadku gra o tytule Super Hot. Myślę, że a propos dobrych polskich tytułów myślę, że nawet możemy zasadzić tutaj mały preview, bo ja jestem ciągle w trakcie tej gry, chociaż to jest podobno taki tytuł, to przez 3 godziny przejdziesz wszystko, a potem możesz tylko maksować, nie? Maksujesz, rozumiesz? Wchodzisz pan na level i go maksujesz. Kontynuujemy tak, piękny polski język mówiony. Generalnie chodzi o trik jest wiesz jaki jest trik? Pamiętasz o co chodzi w tej grze? Tak, trik jest taki, że wszystko jest w kolorach biało-czerwonych, tak. I trik polega na tym, że póki się nie ruszasz, to czas prawie że stoi w miejscu. Tak, on robi takie. Natomiast jak tylko zaczynasz się poruszać, to czas przyspiesza, w związku z tym zatrzymujesz się na chwilę, myślisz jaki wykonać następny ruch, żeby na przykład ominąć lecące w twoim kierunku kule, a jednocześnie zastrzelić swoich przeciwników, po czym wykonujesz akcję, okazuje się, że to był zły pomysł, dostajesz kulę w łeb i zaczynasz od początku. Dokładnie. I leveli, nie wiem ile jest leveli po naszemu poziomów, żeby nie było. Na razie 90 minut zagrałem w grę i poziomy zwykle trwają, myślę, że najdłuższy poziom po wykonaniu go, to jest tak 30 sekund czasu rzeczywistego. Na razie najdłuższy. Ale oczywiście zanim te 30 sekund minie, to tak kilka minut trzeba spędzić na kombinowaniu, po czym właśnie dostajesz kulę w łeb i zaczynasz od nowa. I powtarzanie levelu razy 4, razy 5, razy 10 nie jest niczym niezwykłym. I nie nudzi się wcale. I nie nudzi się wcale, szczególnie, że gra ma taką otoczkę takiego matrixowego, dziwnego science fiction, bo ty jesteś graczem, w tej grze jesteś graczem, który odkrył grę. I ta gra Super Hot jest grą w grze. To gra w grze w grze. Tak, a oprócz tego, że gra w grze w grze, to te gry też w grze istnieją inne gry, takie dosowe, które zaraz ci pokażę, bo myślę, że pseudodosowe. Pseudodosowe, oczywiście. Ponieważ tak. Gra opiera się też na pomyśle pseudohakerstwa konsolowego. I bazuje na interfejsie klasycznym, literkowo-cyferkowo-kursorowym z lat 80. I w związku z tym każdy, nawet największy niedołęga komputerowy może przez chwilę przynajmniej poczuć się hakerem. Jak to drzewie i było, proszę pana, i tak może poczuć się hakerem, szczególnie, że hakerskie, fantastyczne rzeczy, szybkie pisanie pojawiają się niezależnie od tego, jaki klawisz naciśniesz. Bardzo dobre. Bardzo dobre to jest, dlatego myślę, że możemy wrócić do wspaniałej tradycji sprzed ponad 2 lat, kiedy jeszcze pojawiały się gry na żywo. Rany boskie, ten odcinek będzie pełen chaosu. Tak, więc zobacz, Hubert, uruchomimy grę Super Hot, żebyś jej teraz doznał i myślę, że nawet żeby wszyscy telewidzowie zgromadzeni przed radioodbiornikami, tak, mogli zobaczyć jak grasz. O, dysk nazywa się, system nazywa się PIOS. I to jest właśnie istotne. W tym momencie gry zostałem wywalony przez włodarzy gry, którzy powiedzieli mi, że Super Hot to nie jest zabawa. Muszę wyjść z gry i nie miałem w ogóle żadnej innej opcji w menu, bo każda powodowała, że się rozsypywał system. A jak zrobiłem exit, w sensie quit, to powiedział: pamiętaj, my nie żartujemy, nie wracaj tutaj. I teraz właśnie jest ten moment, kiedy wróciliśmy do gry. Więc Hubert, new message, type something. Fuck you! Aha, oczywiście nie ma oczywiście żadnego znaczenia, co naciskam. Enter. I Filip, jesteśmy na czacie. O nie, Filip, tu się dzieją cuda, ale jest prawie jak Neo, który dokładnie ma podążać za białym króliczkiem. I teraz znowu będę udawał, że jestem hakerem.
Super hot, super hot, super hot. To jest mantra, która się pojawia na tajnym czacie w tej grze. Filip jest też gra o uzależnieniu od gier komputerowych. Jezu, jakie to wszystko jest, Filip, ambitne i... No, to jest mój tajny kolega, który początkowo mnie wciągnął do gry, a teraz ja zostałem zhakowany przez tajne siły i on mnie przestał lubić. Myślę, że nasi telesłuchacze w ogóle nie mają zielonego pojęcia, o czym mówimy w tej chwili. I dobrze, bo chodzi o to, żebyś ale bardzo ich mi się podoba, zachęcił. Ale bardzo podoba mi się efekt taki, że ten obraz jest taki trochę wypukły, jak na no. monitorze, symuluje monitor CRT. To jest bardzo ciekawym efektem. Uuu, Filip, tu się dzieją jakieś poważne kwadraty lecą w naszą stronę teraz. Bardzo poważne kwadraty, tak. I efekt czy tak wygląda efekt wchodzenia do gry? Tak. I zaraz się... Znaczy nie wiem, czy się odpali level, bo nie wiem, teraz to jest dla mnie nowość. Ja po prostu poznaję grę. Czyli niby to jest prosty pomysł polegający na prostych zagadkach. Tak, ale został obudowany logiczno, coś... logiczno-zręcznościowych. Hubert, go. Nie wiem, co się ale dzieje. Teraz idziemy w jakimś interfejsie zupełnie... O Boże! To jest doskonałe. Idziemy, jesteśmy w rozpikselizowanej białej przestrzeni. Teraz zamienia się ona powoli w coraz bardziej precyzyjny korytarz i jakieś czarne zupełnie. Gdzieś myślałem, że będzie level filary. Po prostu, który będę mógł ci pokazać, żebyś mógł zachwycić naszych słuchaczy i swoją... I sufit zaczął się pojawiać, czy jesteśmy już generację wyżej. O, są jakieś tutaj... To jest krata, Hubert. System nas ocali, nie, uwolni nas. No bo jesteśmy więźniami systemu. Poczekaj, poczekaj. Shape you. Jezu, nie wiem, co się dzieje. Teraz system nas ukształtuje. Filip, to jest straszne, co tu się dzieje. Ale chciałem, żebyś mi pokazał clue gry, a tu się dzieją jakieś... No bo ja nie wiedziałem, co się teraz stanie, więc bym teraz myślę, żeby... Teraz system to... zjada resztki interfejsu. Myślę, że jest szansa, że być może... Ale fajne to jest. To jest game. Super fajne. O, trzeba kliknąć. Press I. Teraz jest prosta gra, rozumiem. Jakiś tajny komunikat się pojawia powoli. Będziemy stopniowo odsłaniamy pełnoekranowy. Super hot, super hot. Co tu się dzieje, Phil? O, dźwięk ładowania ZX Spectrum. Okay. Dobrze, i teraz mi pokaż, jak się gra, bo przenieśliśmy się wreszcie do normalnego. Ale to jest w ogóle, to jest crazy. Hot switch into enemies, tego jeszcze nie było. Dobrze, najważniejsza informacja jest taka: czerwony to jest wróg. Aha. Białe to jest otoczenie, a czarne to jest rzecz, którą możesz chwycić, więc robisz takie coś, wiesz. Rzucasz pana, pan jest oszołomiony. Ale ty teraz jesteś przeciwnikiem przecież. Aha, nie, bo ty się podmieniłeś miejscami. Tak, ja mogę, najwyraźniej mogę teraz. I dostałem właśnie w pysk, bo nie zauważyłem gościa, który wybiegł z prawej, z lewej strony i miał strzelbę. Widziałeś? Strzelił do mnie, ale zdążyłem rzucić baseballem i kula trafiła w baseballa. Teraz możesz się w niego przełączyć, rozumiem? Ale przeładowywanie też chwilę trwa. Mhm. I celownik rozumiem, się obraca. Rozumiem, że w trakcie przeładowywania czas leci. W czasie przeładowywania czas leci. Jedyne, co możesz zrobić w tym momencie, to rzucić bronią, tak jak rzucałem tutaj właśnie buteleczką w pana. Co go, na chwilę go wyłącza z zabawy. Ale znowu dostałem kulę. To jest naprawdę strasznie wciągająca rzecz, tylko że tak naprawdę to, you know. Czym się podnosi rzeczy? Kliknięciem. Wszystko jest tym. Jak rzucisz w niego. Przepraszamy wszystkich, którzy bardzo chcieli poznać tą grę po swojemu i nie chcieli wiedzieć, że na pewnym etapie kampanii można się przełączać we wrogów. Bo to jest rzecz, której nie jest się w stanie wywnioskować ze zwiastunów i z reklam, ale jest to bardzo dobra zmiana. No i właśnie okay, kolejny rozumiem. Strzał w pysk. Bo tu się pojawiają kolejni, których nie zauważyłem. A czy obracanie się też powoduje... Tak, każdy ruch, czyli każdy obrót głowy, każde kliknięcie, każde podejście. Dobrze, klik, boom. Aha, i strzał ze strzelby. To jest szalenie wciągające, jeszcze raz chcę spróbować. Cytując pana Jerzego Sztura, który był w ciele osła w pewnej animacji, ja chcę jeszcze raz. Tak jest. I także rzucimy w pana, podbiegniemy, jebniemy go w pysk. O tyle dobrze, że na razie biegną na ciebie z bronią białą, dopiero po chwili wejdzie pan z... I oni zawsze automatycznie... Ach. I to, ja tyle razy powiedziałem ach, albo skubany. I wracałem do poziomu. Strasznie to skomplikowane. No to oczywiście jest tak z każdą grą, która ma teoretycznie rewolucyjną mechanikę, jak kiedyś było z Portalem. Na zasadzie, jak to przejść? Przecież nie da się tego zrobić. Ale że tu jest nowy mechanizm, którego wcześniej w grach nie było, to działają takie bardzo proste przyzwyczajenia pod tytułem nie możesz przecież rozwalić ściany.
Rozumiem, że jak bo raz gra ci na to nie pozwala. Jak raz, tak, jeden strzał, zawsze śmierć. Hubert, jestem po prostu przerażony. Masz takie odruchy, nie? Żebyś chciał szybko, jak w FPS-ie jakimś klasycznym, naparzać. Co teraz? Pamiętaj, że każde machnięcie głową w dół to też jest przyspiesza czas, nie? Każdy ruch głową przyspiesza czas. Więc jak teraz się obrócisz, to on trochę szybciej będzie ten karabin do góry podnosił. Albo nie, albo kto. No, ktoś jeszcze za plecami. Strasznie dużo ich. No nie, to jest, ta gra jest piekielnie trudna i nie ma czasu teraz, żeby to przechodzić. Masz rację, ale to ja chcę teraz sprawdzić, czy. O, widzisz, dobrze. O, i to jest ten interfejs, o którym mówiłeś, tak? Tak, i co jest super, że na przykład zobacz, interfejs, który wygląda jak Norton Commander bez koloru niebieskiego, tak. Ale na przykład są. Zobacz, są filmiki. Chcesz sobie obejrzeć trailer gry? Tak. Ha. Rozumiem, że trailer jest. To taki... jest prawdziwy trailer, który jest normalnie wygląda tak jak na YouTubie byś go oglądał, tylko że tu został zrobiony w rozdzielczości nie wiem ile to jest 60 na 40 na przykład, nie? I to jest jeden z bonusów, który tutaj jest. Sinus. Aplikacja, która rysuje sinusoidę z napisem Superhot, bardzo dobre. Gwiazdki. Koniec. Aplikacja, która odpala ci gwiazdki na ekranie. O, jest na przykład gierka w 3Dude. Która to gierka? Jest kopią takiej gierki na komórce, gdzie pan Drwal musi naparzać w drzewo z lewej albo z prawej strony, żeby ciąć je. I teraz byś mógł zagrać w tą grę. Wiesz, uważaj na gałęzie, bo dostaniesz w łeb. Musisz ciąć lewo-prawo, omijając gałęzie. Więc teraz znowu prawa strona. I lewa, lewa. Szalenie wciągające, prawie tak samo wciągające jak Superhot. Ale o tej grze mówią w tej hakerskiej grupie przed chwilą, którą widziałeś. Mówią, że 3Dude jest bardzo wciągający, ale ja znam inną grę, Superhot, polecam ci, która jest jeszcze bardziej wciągająca. Dobrze, Filip, no jest to po prostu gra indycza w pełnej okazałości i powiem ci, że podoba. Nawet zostałeś trochę wciągnięty. Bawię się, że samo zamykanie też trwa trochę, więc gra nie wychodzi od razu. Tylko... Więc opinią taką, że hej, to jest całkiem sprytnie pomyślane, kończymy te zupełnie nie recenzje gry Superhot. Wspomnę o niej jeszcze kiedyś w przyszłości, jak w końcu przejdę i odkryję sekret, który tam gdzieś jest schowany. A teraz przejdziemy do rzeczy, które interesują wszystkich naszych wiernych słuchaczy, czyli zwiastunów. Bo nie oszukujmy się, gry interesują tak 4 osoby może. Tak pewnie. Jest, a zwiastuny interesują 14. 14, w związku z tym jest dużo większy target na zwiastuny, Fib. Dobrze, Fib, od jakiego zwiastunu zaczniemy? Zaczniemy? Ja myślę, że możemy zacząć od... Myślę, że zwiastuny możemy podzielić na 3 grupy. Zwiastuny od DC... Zwiastuny od Marvela i informacje od Marvela, możemy też wkrótce napomnieć. Tak, bo trochę ich było. Oraz tak zwane zwiastuny inne. Tak, bonusy. Zwiastunów od DC było najwięcej, jeżeli liczyć Batmana klockowego, to Hubert aż 3. Filip, DC wciąż kontynuuje swoją pogoń za Marvelem. Znaczy mówi, mamy cholera strasznie mało czasu, żeby ich dogonić, popularność ich uniwersum, naszym uniwersum. Tak, bo pieniądze na świecie się już kończą, a Marvel zarobił już 10 miliardów pieniędzy, więc tak jest, co teraz? W związku z tym będziemy wrzucać, Filip, ale nie, no licząc Lego Batman, to nawet 4. A co to, to było trzecim? Bo ja liczę Wonder Woman, liczę Justice League, Batman Suicide Squad jeszcze się pojawił. A okej, okay, specjalny zwiastun, dobrze, masz tak rację. Tak jest, a także Lego Batman, czyli pół zwiastuna DC. Dobrze, to 4. To zacznijmy może od Wonder Woman, bo mamy ją pierwszą na liście i to chyba była zresztą pierwsza rzecz, która chronologicznie wypłynęła. Tak jest, Filip. I zresztą na zwiastunie też zaczyna się od tego, że coś wypłynęło. Filip, co przychodzi pierwszy na myśl, oglądając zwiastun Wonder Woman? Ja chcę, mogę ja powiedzieć? Mogę? Tak, możesz. To na pewno nie będzie to, co ty chcesz powiedzieć, ale ja chcę powiedzieć, mogę? Tak. Kolory. Film jest kolorowy. Tak, w odróżnieniu od pozostałych z filmów z uniwersum DC jest kolorowy, a nie szaroburo. I strój pani Wonder Woman ma kolory komiksowe, a nie takie, że jest brązowy. Na pasku jest trochę brązowszy. Ma piękne, świecące lasso, które błyszczy się i ciekawe, czy też zmusza mężczyzn do mówienia prawdy. Tak jak to w komiksie drzewie i bywało. Ale nie, ja to chciałem powiedzieć... zależy za co złapie tym lasem. Tak, ale ja chciałem powiedzieć, że ten zwiastun jest niestety do bólu... przypominający film taki o tytule Kapitan Ameryka, pierwszy Avenger. Pierwszy Avenger, tak. A ja chciałem z kolei użyć polskiego słowa generic.
Tak. Wonder Woman ląduje w świecie i ratuje przystojnego wojennym i ratuje przystojnego żołnierza, z tym, że wojna druga światowa została zamieniona na pierwszą wojnę światową. Żeby Co by nie było zbyt podobnie. Jest pani z Gladiatora, która jest królową Amazonek, zdaje się. Ona nadaje się na królową czegokolwiek, tak naprawdę, jest, więc spoko. I jakimś cudem księżna Amazonek Diana ląduje w świecie rządzonym przez carów rosyjskich i dzielnych amerykańskich żołnierzy. Tak, i ma miecz schowany w sukience, co jest całkiem niezłym trikiem, aczkolwiek myślę, że średnio praktyczny mimo wszystko. Jest kobieta w dziwnej masce, Hubert. Możemy tak opowiadać, co jest na zwiastunie, ale ja bym chciał, żebyś podzielił się takim ogólnym wrażeniem. Znaczy, obejrzałeś zwiastun i co? Obejrzałem zwiastun, spośród zwiastunów i klipów zaprezentowanych przez DC akurat, ten zwiastun, muszę przyznać, zrobił na mnie najmniejsze wrażenie. Okay. Ponieważ jest taki nie wiem, no wydaje... W sensie, że tego się spodziewałeś, bo wygląda porządnie, jest wszystko to, czego byś oczekiwał, ale nic cię nie zaskoczyło. Nie, nic mnie nie zaskoczyło, jest dokładnie tym, co wydawało mi się, że film o Wonder Woman będzie. Jest to, tak jak już wspomniałem, przynajmniej z zwiastuna to wynika, trochę kopia Kapitana Ameryki, film z epoki, film wojenny. Mm. I może stąd też te kolory, bo te kolory, tak samo jak w Agence Carter, pojawiają się dużo żywsze niż w pozostałych produkcjach Marvela, tak tutaj też są te kolory. I to jest kolejne skojarzenie Agentka Carter, że jest silna kobieca bohaterka, co z pewnością będzie zaliczane do plusów przez wielu widzów, niekoniecznie płci żeńskiej. Tak, chciałem też powiedzieć, że kolorowy bardzo strój Wonder Woman i jego niska praktyczność na polu bitwy mimo wszystko wzbudzają taki trochę... Zerowa wręcz, ale dobrze. Wzbudzają taki trochę... Uśmieszek? No tak, no bo ona jest mimo wszystko taka trochę plastikowa w całym tym otoczeniu. Ale natomiast myślę, że jeśli chodzi o wybór... Zna choreografię walki dobrze. I to, co już się pojawiło w filmie Batman v Superman, czyli motyw muzyczny Wonder Woman jest bardzo dobry. Jest taki właśnie trochę dziki, trochę... To jest jedna z rzeczy, które łatwo można stwierdzić, że DC robi trochę teoretycznie, bo jeszcze się nie rozpędzili. Trochę lepiej, to znaczy lepiej dobierają sobie panów od muzyki, bo motywy przewodnie mogą być bardziej charakterystyczne. Jedyne, jak ja jestem w stanie sobie choć trochę przypomnieć, to jest główny motyw Avengersów, jeżeli chodzi o Marvela, i to tyle. Nie, ja z kolei, jeśli chodzi o uniwersum Marvela, to tylko i wyłącznie Agenci Tarczy. Okej, okay, nic więcej. Dobrze, ale to jest serial i kino, widzisz? To podwójnie. Tak, trzeba przyznać, że jeśli chodzi o jakby taki stylistykę całą, to uniwersum DC trochę się jakby tutaj zdecydowanie poprawiło, ponieważ pomijając fakt, że już świat się zrobił kolorowy, tak, to jest w nim jednak jakiś taki cały spójny charakter stylistyczny między tymi filmami, co zaraz zresztą też przy okazji kolejnych zwiastunów będziemy mogli omówić. Ale ma fajne momenty. Ale na przykład ujęcie Amazonki na koniach. Nie, to była taka cwała trochę troja. Plastikowe miecze, trochę plastikowe zbroje, trochę plastikowe tarcze. Tak. To co jest najfajniejsze w tym zwiastunie, to oczywiście same sceny walki, kiedy pani Gal Gadot ślizga się na tarczy, łapie na lasso, przerzuca, ładnie będzie kopie. Odbijać, nie wiem, granat czy moździerz chyba, tak? Tak jest. Bardzo, bardzo są fajne takie smaczki, więc myślę, że film w całości się obroni, szczególnie, że wydaje mi się, że włodarze Warner są po prostu chcą strasznie udowodnić, że ale my też umiemy. Też umiemy. I to jest bardzo ważne, żeby w przyszłym roku im się udało. Bo tak jak Suicide Squad zapowiada się na rzecz lepszą niż Batman i Superman oraz sam solowy Superman. Tak jest. Tak przyszły rok będzie, mi się wydaje, być albo nie być w dużej mierze, bo te budżety nagle zaczną być okrajane, skoro filmy nie będą zarabiać tyle, co oni by chcieli. Zakładamy przynajmniej, że nie będą. Ale no wiesz, Wonder Woman wygląda poprawnie. Wygląda poprawnie, ale nie wzbudza we mnie żadnego takiego jakiegoś specjalnie napięcia, oczekiwania na ten film. Generalnie jak będzie w kinie, no to pójdę na niego. No logo Wonder Woman wygląda trochę jak to federacji wrestlingowej WWE. Oczywiście musi też być kobieca postać, humorystyczna. Tak. Chciałem też powiedzieć, że pani Gal Gadot w tym trailerze bardzo dobre wrażenie sprawia, takiej trochę naiwnej, trochę nie z tego świata. Bo ona jest nowa na ziemi, nie? Przecież. Tak, więc tu jak najbardziej należy pochwalić. Ale myślę, że spokojnie możemy uznać, że spośród rzeczy zaprezentowanych przez DC
To jest najmniej emocjonujące ze wszystkich. Dobrze, to może przejdźmy do teoretycznie najbardziej emocjonującej rzeczy i tej która, rzeczy, której się chyba... pozorom wcale nie jest najbardziej emocjonująca, ponieważ... Prawda, ale to jest rzecz, której się chyba nikt nie spodziewał, w sensie, że już pokazujecie nam kawałek filmu, i naprawdę. I to aż taki solidny. No i tak dużo. Mowa oczywiście o Lidze Sprawiedliwości. Mowa oczywiście o Avengersach, czyli tak, DC Avengers. Tak, czyli Ben Affleck jako Batman, jako Bruce Wayne, który podszywa się pod Ironmana. Generalnie robi to, co robił Robert Downey Jr. Czyli jeździ i zbiera kolegów. Zbiera kolegów, mówi, nawet używa tego samego sformułowania, że buduje drużynę z ludzi o niezwykłych zdolnościach i chciałbym, żebyś do niej dołączył. Tak jest. Tak. Mamy tutaj pewne zalążki fabuły. Wiemy, że przede wszystkim wystąpi w tym filmie Khal Drogo. Nie Khal Drogo, tylko ta kostka, która nie pamiętam jak się nazywa, okay. Motherbox się nazywa, tak, już w czasach starożytnych został zakopany przez króla Artura albo innego wikingowskiego króla. Faceta z brodą. Tak, widzimy na samej scenie, jak jest, pojawia się Flash, który to Flash z kolei jest stuprocentową kopią do jasnej cholery Spidermana z najnowszego filmu o Kapitanie Ameryce. To znaczy jest nastolatkiem, jest trochę mniej zgikowanym nastolatkiem. Tak, bo on tak nie mieszka, że ma 20 plus. Tak, jednak, nie mieszka w pokoiku, który jest... wiesz, małym pokojem, ma słaby jakiś stary komputer i tak dalej, tylko mieszka w takim samym wnętrzu, jak wszystkie inne wnętrza w uniwersum DC, czyli trochę ciemnym. Dużo niepraktycznie postawionych monitorów. Dużo niepraktycznie postawionych monitorów, szafki na środku pokoju, rury na ścianach i zawsze gdzieś musi się jakaś para unosić. Hipsterski, industrialny takiego. Loft bohatera filmowego. Jest to taki, wiesz, unowocześniona, wykopowa piwnica po prostu... Koleś, który siedzi w piwnicy, a mimo to jest najprzystojniejszym w ogóle, wiesz, człowiekiem na świecie, ale ma problem, bo jest geekiem, ale tak. Tego nie widać. To jest tak jak pani w tym, w Strzelając śmiechem, pani sekretarka jak zdjęła okulary i rozpuściła włosy. Tak. Nagle zamienił się w zupełnie inną kobietę. Dokładnie tak, ale w pierwszej scenie właśnie chcieliśmy powiedzieć, że Khal Drogo występuje jako Aquaman, który jest pierwszym chyba wcieleniem Aquamana, który nie jest pedalski, tylko wygląda jakby faktycznie mógł się zamordować w każdej sekundzie. Tak, i prawdopodobnie z chęcią... Napnie mięsień, to taka fala uderzeniowa mała powstaje. I, więc... i prawdopodobnie byłby w stanie to zrobić. Jedyne, co mnie tutaj martwi, to, że chyba, nie wiem, Ben Affleck musi występować w tym filmie przede wszystkim bez maski, ponieważ jest bardzo znaną i bardzo tak, porządną, i że będzie mało Batmana. Twarzą. I że bardzo mnie martwi to, że Batman zbiera drużynę superbohaterów, w ogóle nie kryjąc się ze swoją tożsamością. Czyli nie działa w ukryciu, tylko mówi hej, jestem Bruce'em Wayne'em, ale zobacz, tak, mam tu taki nietoperski, taki tak, śmieszny tak do rzucania. Tak naprawdę zbieram grupę ludzi o wspaniałych zdolnościach i chciałbym, żebyś do niej się przyłączył i nie będę wcale ukrywał, że jestem Batmanem, mimo że jest to najbardziej skrywana tajemnica w uniwersum DC prawdopodobnie. Ale to jest, ja zakładam, że to jest trochę tak, że skoro on ich werbuje, to on już dobrze wie, kim oni są i że nie ma opcji, żeby się pomylił i że nagle, wiesz co, to jednak pamiętasz to zaproszenie, które ci... Nie, to jednak zapomnij wszystko, co ci powiedziałem, nie, ale, nie, nara. Ale również, że Batman od razu tak wpada, wiesz, przychodzi do gościa, który siedzi w piwnicy, jest super szybki, ma super zdolności i od razu ufa mu na tyle, żeby zdradzić przed nim swoją to jest skrywaną tożsamość. To jest trochę nielogiczne w stosunku do tego, jak potwornie strasznie nie ufał Supermanowi. Dokładnie. W filmie, który widzieliśmy w tym roku. Jeszcze przed chwilą właśnie w ogóle nie potrafił zaufać nikomu i stwierdził, że to jest największe zagrożenie dla ludzkości. Natomiast pozostali ludzie o takich fantastycznych zdolnościach Hubert, nie są w ogóle zagrożeniem. Minie, wiesz, rok czy dwa, z Wonder Woman się powozi po świecie, porozmawiają sobie od serca, ona mu przedstawi swój punkt widzenia. On jest hiperinteligentnym mężczyzną, nie, to po prostu zrozumie. Dojdzie do tego, że w tym uniwersum DC wszyscy będą wiedzieli, kim jest Batman i nie będzie to żadna tajemnica. No i dobrze, no może tak będzie lepiej. Tak, w każdym razie ten zwiastun, który tak naprawdę nie jest zwiastunem, tylko specjalnym klipem zmontowanym na potrzeby Comic-Conu, pokazuje nam, jak Batman po kolei zbiera wszystkich członków Ligi Sprawiedliwości. Jak dostaje bęcki od Aquamana, który jest takim samym dzikusem jak Khal Drogo. Pokazuje, tylko ma lepsze kontakty. Tak, pokazuje nam też to, że... po raz kolejny uniwersum DC jakby zmienia trochę swój tutaj, o tutaj bardzo fajna scena mimo wszystko, ponieważ tutaj efekt szybkości jest bardzo fajnie pokazany, ponieważ oprócz tego, że tak, czas Flash omija Bataranga czy tam tak, Batgwiazdkę, bardzo czy mi się podoba się to rozmazanie otaczającego aha, świata i te pioruny, które się pojawiają w trakcie tego ruchu, jest to taki trochę efekt po średnim, no właśnie trochę jest
Taką mam manierę mówienia, nie? Ten pan jest aktor, taki młody. Trochę Spider-Manowy za bardzo. No. Wydaje mi się, że niestety trochę zabłądzili w tym, że kopiują. Tak? Chociaż może to jest moje jakby uprzedzenie w stosunku do uniwersum DC, ponieważ Marvel zawsze... Marvel w moim sercu, wiesz. Nie? Ja wiem, ale to poniekąd to na pewno wpływa na twój odbiór, ale sam fakt, że Marvel był pierwszy i te wszystkie rzeczy, które DC będzie musiało pokazać, bo przecież te uniwersa w świecie komiksowym rozwijały się równolegle i robili podobne rzeczy. Bohaterów mają niektórych bardzo podobnych. Ewidentnie z wszystkich tych zwiastunów moim zdaniem wynika to, że oni starają się być trochę inni, ale wychodzi. Ale nie na tyle, bo widzą, że Marvel się sprzedaje, więc... Ale to jest, wiesz, tak samo jak było w przypadku South Parku i Simpsons Did It. Aha. Tu jest dokładnie to samo, to znaczy Marvel Did It. To już było, te sceny widziałeś dokładnie, kiedy Nick Fury chodził i kiedy Tony Stark chodził i zbierał i namawiał i nakłaniał. I widziałeś to niedawno w Kapitanie Ameryce, dokładnie tą samą scenę. Jedyne, co po raz kolejny ratuje ten cały zwiastun, cały klip, to jest oczywiście charyzma Filip aktorska i jakby przekonanie do roli Bena Afflecka. Bo Ben Affleck teraz jest Batmanem, to już nie jest on gra Batmanem, tylko on już jest Batmanem. Tak, wydaje mi się, że Ben Affleck będzie jednym już z Batmanów, nie będzie kiedy Ben Affleck próbował być Batmanem, tylko kiedy Ben Affleck był Batmanem. Jestem zdecydowanie fanem Batfleka i tak jak bez wątpienia był najlepszą częścią filmu Batman v Superman, tak jest szansa, że będzie najlepszą też częścią Justice League, choćby z tego powodu, że przecież część postaci zaliczy pierwszy występ w tym filmie, a dopiero później dostanie swoje solowe filmy. Nie tak jak mówiłeś na przykład o cyborgu, który tak, że jest taki... Znaczy, jeśli chodzi o design i komputerowość cyborga, to jest bardzo fajnie pokazane, że jest zrobiony z takich kawałków metalu, które są takie trochę już poszarpane, nie jest gładki, tylko jest taki... Poligonowy. Jest poligonowy, o właśnie. Jest poligonowy i że świeci mu się coś pod zbroją. Natomiast jeśli chodzi o jego rozmiary, to wydaje mi się, że jest trochę zbyt mało imponujący. Ponieważ... No też może być tak, że będzie, wiesz, w miarę rozwoju uniwersum, to będą go jednak... Tak będzie nabudowywał się, tak? No. Będzie coraz większy, będzie się pompował. I wydaje się, że z całego tego Filip klipu Cyborg jest jedyną postacią, która nie wie, kim jest Batman, ponieważ mówimy, tam, że nie istniejesz, tak? A mówi, istnieje, kiedy jest to dla mnie godne, tak? Generalnie też widać z tego zwiastuna, że odrobili trochę lekcję, jeśli chodzi o charakter filmu, ponieważ zbyt dołujący charakter wszystkich poprzednich filmów DC tutaj chyba został trochę stonowany, są akcenty humorystyczne. Ale na szczęście zresztą nie cały takie, ten zwiastun nie takie ewidentnie. Kończy, zresztą cały ten zwiastun kończy się dowcipem pod tytułem słyszałem, że umiesz rozmawiać z rybami. Ho, 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 ho. No to prawda, ale... No, jest takim. Tutaj taki trochę sznyt Daredevilowy miał, jakby w tym ostatniej widzisz, kwestii. Po prostu porównanie do Marvela, no, nieuniknione przez cały czas istnienia tego uniwersum. Ale zgubiłem myśl, chciałem coś powiedzieć i już nie pamiętam. Aha, a propos akcentów humorystycznych, że na szczęście, przynajmniej w tych krótkich klipach, one nie stwarzają takiego wrażenia, że są wsadzone na zasadzie, okej, było teraz 30% mroku, to teraz potrzebujemy 10% humoru, potem 3% luzu. Jeszcze to nie jest takie wykalkulowane. Jak to będzie działało w całym filmie, zobaczymy. Ale na razie jest to na tyle naturalne, że tutaj kredyt zaufania daje, że to nie jest z jednej strony tylko pod tytułem, o nie, dostaliśmy mniej pieniędzy od ludzi, bo uniwersum DC było zbyt mroczne i to jest na pewno jedyny powód, tylko na zasadzie takiej, że okej, rozwijamy się, to dodajmy coś, czego nie było wcześniej, może zagra i jak zagra, to wiesz, będziemy potem z tym iść dalej. Także Filip, Wonder Woman, 42% ekscytacji mniej więcej, okay. Justice League, 69. No, właśnie chciałem powiedzieć, że około 60 pewnie. 69 to mi się poda. 69% ekscytacji. I teraz dochodzimy do trzeciego zwiastuna filmu, który już jest po prostu za rogiem, Filip, tuż za rogiem. Na tyle jest za rogiem, że go nawet nie przygotowałem tutaj w tym, ale patrz, jest link, więc idealnie nam to pasuje, żeby kliknąć. Mowa oczywiście o Legionie Samobójców, który do kin wchodzi w ten piątek, a jak zmontujesz ten podcast, to może nawet mogę powiedzieć jutro. Albo pojutrze, nie wiem, Hubert, jak tam linia czasu zadziała, ale niebawem, już zaraz. Film, no, już zaraz. I pojawia się kolejny zwiastun filmu Suicide Squad, o którym tu oczywiście mowa, który to zwiastun po raz kolejny... Bazuje na muzyce. Bazuje na muzyce i na fantastycznych klasykach po prostu muzycznych. I ten zwiastun po raz kolejny jakby wzmaga moje oczekiwania na ten film. Ej, Hubert, czekaj, ja ci się wtrącę. Powiedziałeś na klasykach muzycznych, czy...
Zespół 21 Pilots to jest muzyczna klasyka. Nie, chciałem powiedzieć, że tak jak w poprzednich zespołach był w zespołach, w poprzednich zwiastunach był Queen. Tak, był zdecydowanie klasyk pod tytułem utwór zespołu Queen. To tak tutaj może jest mniej klasyczny, ale jest to utwór, który wszyscy znają, który ma już tak, swoje jest lata. Tak, ma już swoje lata i który już jakby też jest muzycznie odbiegający od klasycznych trailerowych. Nie, bardzo dobrze, to mi się bardzo podoba, że idą w kierunku ten, w ogóle ten film jest popowy. Mimo tego, że jest też mroczny, jak na DC przystało, to na tyle ma takiego, taki twist, nazwijmy to, trochę szalony, trochę kolorowy, trochę nieprzewidywalny, że właśnie użycie współczesnego soundtracku złożonego z znanych numerów, które nie należą wcale do jednego gatunku, to robi bardzo dobre wrażenie. No, ja jestem naprawdę pozytywnie nastawiony do tego filmu. To jest film, który ma przed sobą bardzo trudne zadanie, bo on z kolei, tak samo jak Justice League, będzie przedstawiał bardzo dużo nowych, pozytywnych bohaterów, herosów uniwersum DC. Tak tutaj ten film przede wszystkim wprowadzi największego zbrodniarza uniwersum DC, czyli Jokera. Yes. Gwiazdę ostatnich lat w uniwersum DC, jeśli chodzi o bad guyów, czyli Harley Quinn, która w ogóle z postaci jakiejś drugoplanowej stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci z tego uniwersum, a także cały szereg innych postaci, którzy ja o ile nie zginą w tym tak, filmie, no, to mają szansę zagościć w wielu kolejnych jako może nie pierwszoplanowy bad guy, ale będą sidekickami jakiejś postaci. Dokładnie tak i mogą się pojawiać jako przeciwnicy w jakichś kolejnych filmach. Tak samo jak po pierwszym zwiastunie Suicide Squad miałem obawy, że Will Smith jest za bardzo Willem Smithem, a za mało jakąkolwiek postacią. To teraz po tej jednej kwestii, troszeczkę, którą wybrali, żeby wypowiedział w tym trailerze. Tak tutaj zaczyna mi się podobać już trochę, ponieważ jakiś tam jego charakter można z tego wyczuć. Natomiast moja obawa wzrasta w stosunku co do postaci Jokera. Tak jak po tych pierwszych zwiastunach, kiedy była ta scena, kiedy tą lampę na świetle mówiła, I'm just gonna hurt you really, really bad, to stwierdziłem, że jest jakimś totalnie szalonym, fantastycznym psycholem, którego można się bać po tym, jak ujęciu jednym. Mniej szaleństwa teraz widzisz. To tutaj nim? Jest takim bardziej po prostu, nie wiem, jakimś gangstero... Gangstero stręczycielem. Stręczycielem, wiesz, rozumiesz? No tak, ma rozpiętą koszulę po pępek, tak jest, pokazuje tatuaże i się ubiera elegancko. W błyskotkach cały jest otoczony. Mam nadzieję, że Jared Leto tutaj jednak stanie na wysokości zadania i po raz kolejny będziemy mieli Jokera, który jest godnym przedstawieniem tej postaci. Nie, ja myślę, że będzie fajnie. Jedyne, co jakby teraz w ogóle nie budzi we mnie żadnych emocji, to są te postacie, których nie znam w ogóle, bo uniwersum DC znam słabo. Czyli ta pani Katana na przykład w ogóle na zasadzie nie. Tak, ale fajna jest. Ale pewnie coś zrobi, tak, więc... Fajna jest bardzo przecież postać tej opętanej. Tak, tak. Enchantress myślę, że to która będzie... Która jest bardzo fajna. W ogóle ta scena z tą ręką, co się pojawia, ręka i się obraca i... Nie, to myślę, że dobry motyw i jakby miejsce na wizualne triki pokazanie ich tak natomiast różnorodnych mocy jest bardzo duże. Natomiast jest bardzo ciekawe to, że w tych wszystkich zwiastunach pokazane są wszystkie postaci z Suicide Squad, oprócz tego pana, który ma liny i robi węzły z tych lin i którego w ogóle nawet prawdopodobnie nie wiesz, o kim mówię, bo w ogóle nie ma. Mówię, no. Jest jakiś pan, się chyba Slipknot nazywa, czy coś takiego, je, no. Który jest takim Indianinem, który ma takie sznurki na kołowrotkach na swoim kostiumie i jego mocą jest to, że umie bardzo silne węzły wiązać i rzucać linami i się łapać na te liny. Będzie i robić to niezwykle różne rzeczy przydatne w jednej scenie i bardzo, filmu. I bardzo ciekawe jest, że on się nie pojawia w ogóle nigdzie. Jest prawdopodobnie tak nijaka postać w tym filmie, że nie zasłużyła sobie nawet na miejsce zwiastunie. 5 minut czasu ekranowego w całym prawdopodobnie filmie. Zginie jako pierwszy i już nigdy nie powróci. Bardzo nam przykro. Panie aktorze, tak, który go grasz. Tak, jest nam bardzo przykro, że kariera będzie krótka. Oczywiście tylko wedle naszych przewidywań. Zobaczymy już wkrótce. Ale Filip, chciałem też powiedzieć, że bardzo jest przykre to, no, że pomimo tych wszystkich fantastycznych trailerów i zwiastunów i klipów, które się pojawiają z Suicide Squad i takich mega hura optymistycznych opinii na temat tego filmu i nadziei, jakie są z nim związane, no, wciąż w internecie największą furorę robi Punaga Harley Quinn. Tak, robi Punaga Harley Quinn, a dokładnie z tego klipu minuta 47
Tak jest, kiedy pani Harley Quinn rozbija szybę i wypinając się sugestywnie w stronę kamery, tak, wyjmuje jakąś tam torebkę, którą ukradła z za szyby. I to jest scena, którą przy każdym po prostu instancji tego dowolnego klipu Suicide Squad na YouTubie pojawia się jako miniaturka? W komentarz, się komentarz, w którym jest dokładnie sekunda, w którym jest to ujęcie, jest napisane ta i ta sekunda, the best part. Zawsze jest to samo. Ewentualnie w pierwszych zwiastunach. Tak jest, ewentualnie w pierwszych zwiastunach była to scena, kiedy pani Harley Quinn się przebierała na oczach wszystkich i wszyscy robili tak, a on mówi, oczy im się śliniły. Tak jest. Jest to przykre, to wiesz, jednak pokazuje, w jakiej kondycji jest naszego świata obecnego. Ale tak, Filip, tak samo, czyli Wonder Woman 42% ekscytacji. Okej. Okay. Suicide Squad 69? Nie, Justice League 69, a Suicide Squad? Tutaj tak myślę, że podchodzi pod 80 w moim przypadku. Ale ja chciałem powiedzieć, że ja na przykład jestem bardzo zadowolony, że w ogóle nie zdradzają tak naprawdę, kto jest złym, chociaż fani komiksów na pewno dobrze wiedzą, czym są te dziwne stwory składające się z małych czarnych kwadracików, czy co to są. I co jest tym świetlistym kręgiem piorunów nad tym Gotham, czy Metropolis, czy tak, którekolwiek to będzie miasto. Z pierwszych relacji, które pojawiają się w internecie, wiemy, że Will Smith jest zaskakująco fajną postacią w tym filmie. Okay. Harley Quinn jest super postacią w tym filmie. Okay. Joker jest spoko, ale jest go zaskakująco mało, jak na to, co zostało pokazane w trailerach. No dobra, czyli krótko mówiąc, może Jokera zostawiają na czas filmu solowego Batmana. Bardzo by to było chyba słuszne. W każdym bądź razie tak, tutaj DC... Myślę, good job, jeśli chodzi o ten konkretny trailer. No dobrze, jest spoko. A także cała obecność DC na Comic-Conie, myślę, jest całkiem... Walnęli z grubej rury, bo stwierdzili, że musimy, kurde, nadgonić i to macie dużo fajnych informacji, macie dużo fajnych scenek, zwiastunów, filmików, żebyście o nas mówili, mówcie o nas, lubcie nas, ej. Tak, i teraz muszę powiedzieć jedną rzecz. No. Myślę, że trailer Lego Batman każdy sobie może obejrzeć, bo tutaj jest jakby sytuacja dużo prostsza. No. Dobry, zabawny film, godna kontynuacja filmu o Lego, który był filmem tak, totalnie... Ja jestem fanem filmu o Lego i będę fanem filmu o Lego Batmanie na pewno. Tak jest, zresztą w pierwszym filmie o Lego Batman był jedną z najlepszych części filmów o Lego. W związku z tym tutaj wszystko zapowiada na to, że ten film będzie równie dobry, równie zabawny, równie fajny. Tak, tu nie trzeba się bardzo wkręcać, wystarczy obejrzeć i myślę, że wszystko będzie jasne. Jest dużo bardziej gagowy siłą rzeczy, ale to jest film zbudowany z klocków, ale mnie i tak niezmiennie będą fascynować wszystkie przejawy energii i ognia, które też są zbudowane z klocków. To jest po prostu fantastyczne. I wciąż moim zdaniem jest to największy skandal ostatnich lat, że film Lego nie został w ogóle nominowany do Oscara jako najlepszy film animowany. Może pośmiertnie zostanie animowany. Ponieważ to był skandal, to był zdecydowanie najlepszy film animowany w tamtym roku. No. Może zrobią tak, jak tych klocków Lego wyjdzie kilka, że stwierdzą, że kurde, nie daliśmy żadnemu z klocków Lego nominacji, to teraz damy nominację za całokształt i będzie wiadomo, że będzie Oscar w tym samym momencie. Jest to wykluczone. Tak jak zostało to zrobione z Władcą Pierścieni, gdzie ostatni Władca Pierścieni dostał wszystkie Oscary, tak, ponieważ należało się całej trylogii. No dobrze, ale Lego Batman wygląda fantastycznie, premiera na początku przyszłego roku i to będzie kolejny film, który bardzo, 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 bardzo chętnie obejrzę w oryginale, bo prawdopodobnie kina nasze puszczą tylko wersję dubbingową, jak to było w przypadku klocków Lego. Bardzo tak udaną, nawiasem mówiąc, ale myślę, że oryginał doda więcej, szczególnie, że głos Willa Arneta jest bardzo batmanowy i co? Kudos, mogę powiedzieć? Kudos, Hubert? Tak, takie słowo jest, nie? Z internetu. Kudos. I fantastyczne. I film. I, więc widzisz, obecność DC to był, nie wiem, piątek, sobota na Comic-Conie. Oni otworzyli, zaczęli. To był dzień pierwszy Comic-Conu i wszyscy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni, no, że nie zaskoczeni, ale bardzo pozytywne zasadzie, reakcje tak, dobrze, były. Super, DC pokazało klasę, wiesz, będą dobre filmy, bardzo fajne zwiastuny, jest hype, jest wszystko. Nie wiem, czy może być lepiej. I następnego dnia generalnie krótką piłką yes. Korporacja Disneya, a także studio filmowe Marvel, oprócz tego, że pokazało nowe logo, które tak, jest całkiem fajne, jedyne co mi, znaczy to nie jest zmartwienie w ogóle, ale że ono jest dużo dłuższe niż to, które teraz mamy i czy się nie zacznie nudzić, ale to jest tylko to, że będziemy musieli przed każdym filmem czekać jeszcze dłużej na rozpoczęcie tak, właściwej akcji, tam 8 sekund będzie 20, no, tak dobra, jest no. I że pan od
Cinema Sins będzie mógł wytknąć, jak to za każdym razem ma w swoim zwyczaju, że jest 30 sekund logotypów albo 2 minuty logotypów przed całym filmem, co rzeczywiście jest w ostatnich czasach bardzo wkurzające. I firmy, które powstały tylko po to, żeby wyprodukować ten jeden film, a potem wyparują. Tak jest. Ale Filip, film z uniwersum Marvela, następnie został pokazany zwiastun filmu z uniwersum Marvela, co do którego ja miałem osobiście bardzo dużo wątpliwości. Pamiętam, wyrażałeś je na antenie naszego podcastu. Zwłaszcza po poprzednim, krótszym zwiastunie, który o ile był fajny, to wydawał mi się takim bardzo bezpieczny i trochę nijaki. Zwyczajny, kolejna historia początków jakiegoś superbohatera, mimo że nie miało już być w historii o początków superbohaterów. Taka stylistyka trochę nie do końca, niby to Daleki Wschód, ale jednak nie Daleki Wschód, bo mistrzem jest kobieta o kolorze skóry białej, a nie... Tak, a nie azjatycki starszy mężczyzna. Tak jest. Benedict Cumberbatch, który nigdy nie był jakimś moim zbytnio ulubionym aktorem, mimo że doceniałem jego kunszt aktorski, to nigdy nie śledziłem ani serialu Sherlock, ani co on tam jeszcze grał, Doktora Strange'a też nie. Teraz będziemy rozmawiać o doktora tego drugiego, jak on się nazywał? Doktor Who. Doktora Who też nie śledziłem za bardzo. Benedict Cumberbatch, zawsze jego maniera aktorska trochę mi przeszkadzała. No dobrze, tak. A teraz jest Doktor Strange i Benedict Cumberbatch jest Doktorem Strange'em. Czy tak. Jest Doktorem Strange'em? Jest Doktorem Strange'em, do jasnej cholery jest w 100% Doktorem Strange'em. Ciężko byłoby chyba dobrać bardziej fantastycznego aktora do tej roli, co ten zwiastun pokazał dobitnie, ponieważ ten zwiastun w odróżnieniu od tamtego jest dużo bardziej taki, jakbyś powinien, czyli magiczny, czyli mistyczny, czyli pokazują swoje moce, czyli tak, strzelają promieniami. Pokazują takie rzeczy, które ty byś chciał zobaczyć, i jak obejrzałeś ten zwiastun, to powiedziałeś, kurde, w końcu. Tak jest, wreszcie jest magia w uniwersum Marvela i jest pokazana w sposób zupełnie fantastyczny, znaczy nie kryją się z tym, że pojawiają się magiczne symbole przy ich rękach, kiedy jakieś tam inkantacje wygadują, że jest zakrzywienia, są rzeczywistości. Ten film ma być początkiem multiversum Marvela, to znaczy ma się pojawiać wiele równoległych wszechświatów. No i super, akceptuję to. Ja chcę tego Spidermana z przyszłości zobaczyć teraz. Tak jest. Mamy nowe logo, mamy efekty kalejdoskopowe i mamy dużo więcej akcji niż w poprzednich zwiastunach. Yes, more action, more excitement. Tak jest, mamy naszego ulubionego skandynawskiego aktora. Pan Mads Mikkelsen, który tym razem robi rzeczy w zbliżeniu, a nie w oddaleniu, jak to było na pierwszym zwiastunie pokazane. Tak, widzimy, że ma zepsute oczy. Widzimy portale, widzimy magię w najlepszym wydaniu, widzimy najlepszą, fantastyczną scenę, w której doktor zakłada swoją pelerynę. Zakłada pelerynę, zarzucając ją tak nonszalancko. A peleryna jest inteligentna i się dopasowuje. Tak, i sama się dopasowuje. Mamy ewidentnie powrót w tym trailerze do takiego klasycznego Marvelowego klimatu, to znaczy niby wszystko jest na poważnie, ale nie do końca. Jest trochę wink-wink, który pozwala nam na przemycanie głupotek zupełnie bezbolesne. Tak, jak zakończenie zwiastunu z hasłem do Wi-Fi. Tak jest. Mamy bad guy'a, który w postaci pana Madsa Mikkelsena, który ma szansę być jakimś... Mam nadzieję, że ma szansę być kimś bardziej niż kolejnym gościem, który bo tak ma być, bo tak chce. Ale to wszystko dlatego, że właśnie mamy kolejną fantastyczną, nawet chyba jeszcze lepszą niż torowa peleryna, czyli peleryna doktora, która oprócz tego, że jest inteligentna i sama się zakłada, to bardzo fajnie. Właśnie to jest ta scena, kiedy on zakłada pelerynę z poważną miną. I trzeba przyznać, że w całej tej swojej charakteryzacji z wąsikiem, lekko z peleryną, przyproszony siwizną, tak, w tym stroju, który jest jak na uniwersum filmowe Marvela, zaskakująco bardzo klasyczny, to znaczy nie jest uwspółcześniony, tylko jest taki właśnie taki teatralny, bardzo, myślę, że jest bardzo teatralny. Jest bardzo teatralny, jest dużo jakichś tkanin, a nie plastikowych, tudzież metalowych elementów, jest zwiewna, ciężka peleryna. Jest to wszystko w takim trochę bardziej staroświeckim klimacie niż pozostałe. I super, i bardzo się cieszę, i generalnie ja jestem po tym zwiastunie, jestem po prostu już... Ja już chcę, już ma być, i właśnie teraz chciałem powiedzieć, ma być listopad, ale nie Hubert, bo przecież Doctor Strange w Polsce będzie pod koniec października, więc wygrywamy, proszę pana, starcie premierowe. Czasami dobrze jest być Europejczykiem, film. Tak. I ta incepcja, na którą narzekaliśmy trochę przy okazji pierwszego zwiastunu. Tutaj została rozbudowana, pokazała, tak, że w incepcji to tu fajnie. Także w incepcji to był tylko jakby nędzna po prostu imitacja zaginania rzeczywistości, bo tutaj ta rzeczywistość faktycznie faluje, załamuje się, wykręca. Jestem bardzo ciekawy, jak zostanie rozwiązany pojedynek, ponieważ na przykład do tej pory w filmach, które nie były, nie wiem, Avengersami albo jakąś taką... Destrukcja była na mniejszą skalę. Tak,
to destrukcja ograniczała się do jednego budynku, dwóch budynków, jakiegoś placu w centrum Londynu w przypadku Tora. Ja właśnie chciałem powiedzieć o Torze, tylko że chciałem powiedzieć o pierwszym Torze, gdzie to było jakieś anonimowe miasteczko na pustyni w Arizonie. Jeszcze lepiej, gdzie została rozwalona stacja benzynowa i sklep 7-Eleven, zdaje się. No i ta tarcza, po prostu tarcza, wiesz, z magii zrobiona. No, no, pięknie, to jest... Pojedynek na czary, który będzie lepszy niż pojedynek Voldemorta z Dumbledorem, no może właśnie, wreszcie. Który będzie tym, na co czekaliśmy od czasu, kiedy Harry Potter się skończył. Jest bardzo ciężko pokazać dobry pojedynek na czary, ponieważ zazwyczaj... Lepiej się o tym czyta, niż się to ogląda. Lepiej się o tym czyta, ponieważ twoja wyobraźnia dużo lepiej pokazuje no. to, co się dzieje, niż w przypadku tego filmu. Tutaj jest szansa, żeby wreszcie było równie dobrze. Więc destrukcja całego miasta, zaginanie całej rzeczywistości, fantastycznie, ale ja chciałem powiedzieć, że jak tylko obejrzałem ten trailer, no. to oprócz tego, że pomyślałem sobie, kurczę, chętnie już zobaczyłbym ten film, to szczerze mówiąc dużo bardziej pomyślałem sobie, do jasnej cholery, nie mogę już się doczekać, aż Doktor Strange pojawi się razem z Avengersami w jakimś filmie i będą wszyscy na razem. No. Jaka będzie jego rola pośród tamtych superbohaterów. Ja oczekuję, że on będzie magią wzmacniał moce wszystkich w jakiś sposób, swoim trzecim okiem będzie przewidywał przyszłość, będzie odwiedzał wszystkie wymiary. To jest rzecz, że jeśli chodzi o wszystkie solowe filmy Marvelowe, to znaczy fajnie się to ogląda, ale ja już czekam, aż oni się wszyscy zgromadzą do kupy. Jeszcze Guardians of the Galaxy i... Hubert, Thanos będzie przejebany. Właśnie chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że Thanos będzie tym bohaterem, który będzie w stanie podołać tym wszystkim superherosom, którzy staną przeciwko niemu i będzie jakby, wiesz, godnym przeciwnikiem wreszcie dla na takiego go kreują, 650 więc... superbohaterów z całego uniwersum, którzy naraz będą go naparzać. No. Filip, w każdym razie tutaj poziom ekscytacji 98, nie? Myślę, że tak. No. Jest wysoko. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Nie, jest wysoko na poziomie ekscytacji. Oprócz tego, że zostały pokazane trailery, które są dostępne w internecie, zostało też pokazanych parę rzeczy, które w internecie dostępne nie są. A mianowicie, Filip, odbył się panel filmu Guardians of the Galaxy, część druga, gdzie zostały pokazane ekskluzywne klipy tylko dla przebywających na Comic-Conie, co zresztą jest plagą naszych ostatnich dni, ponieważ do jasnej cholery wciąż nie możemy doczekać się trailera Rogue One, stare ze Star Wars Celebration. Patience, my young Padawan. Tak, ale bardzo podobał mi się panel Guardians of the Galaxy, ponieważ był luźnie, równie wyluzowany jak cały ten film. I to znaczy część ludzi przyszła w ogóle w charakteryzacji. Część tu, przyszła... tu jest widać, tak. Tu, tego pana. Dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych paru rzeczy. Chcesz powiedzieć o jednej rzeczy, że Kurt Russell jest planetą. Tak, że Kurt Russell jest ojcem pana Star-Lorda, ale jednocześnie jest żywą planetą Ego, która w ogóle w jakiś sposób zostanie połączony, nie wiem, ale jest to na tyle absurdalne, że idealnie pasuje po prostu do tego akurat filmu. Wiemy, że pojawi się mały Groot, który będzie w tym całym filmie będzie malutkim, chodzącym Grootem. Tak, i będzie pamiętał wszystko, co się działo w poprzednim filmie, nie, tak. Że został skasowany, memory wipe, no. Tak jest i też wiemy, nie wiem, czy to zostało na Comic-Conie, czy trochę wcześniej już potwierdzone, że tak, że w Avengersach kolejnych Infinity War będą Guardians of the Galaxy także występować. W związku z tym ten film, nie wiem, jakie ma szanse, żeby pokazać... To, skoro wspomniałeś o Infinity War, to informacja jest jakaś z bardzo niedawna, ale że oficjalnie przestało być Infinity War Part 1, Part 2, tylko Infinity War stało się jednym filmem, a drudzy Avengersi na razie są na zasadzie zobaczymy. Tak jest. More Infinity War, bardziej nieskończona wojna, nie mam się Infinitier. Z innych wiadomości, Filip, także został pokazany trailer Spidermana nowego. Tak, na to strasznie czekam, bo wszyscy który wiemy, że Spiderman jest najlepszy. Nie był pokazany w internecie. Poczekamy jeszcze na to trochę. Kolejne stuprocentowe potwierdzenie, że tak Michael Keaton jest sępem. Jest. I że jest zmechanizowanym sępem. Trailer, mimo to, że nie został pokazany, został opisany. Tak, to wyciek do internetu w formie bardzo dokładnego opisu, z którego wiemy, że trailer jest po prostu planem dnia Petera Parkera w szkole, tak. I przy okazji pokazywane są sceny jego życia jako Spidermana, że klimat jest bardzo młodzieżowy, jest bardzo ale w taki zabawny, fajny sposób. Jest odpowiednio Spidermanowy, nawiązuje do najlepszych elementów filmów i komedii młodzieżowych oraz do najlepszych elementów filmów akcji, że jest bardzo, bardzo w tym wszystkim Marvelowski, także z trailera wynika, że Sony nie było w tym wypadku w stanie popsuć tutaj wizji i koncepcji Marvela.
A to już w przyszłym roku, my się przekonamy. Tak jest i myślę, że jeśli chodzi o Comic Con i... Nie, to jeszcze, no to możemy tak na szybko jeszcze powiedzieć, bo Comic Con Marvelowy to jeszcze wiązał się z serialami. Były pokazane zajawki wszystkich Netflixowych rzeczy, które nadchodzą. Był Iron Fist, był Luke Cage, czyli była krótka zajawka Defendersów. Tak, okazuje się, że Netflix generalnie wyszedł z informacją, że oni chcieliby przyspieszyć, chcieliby robić jeszcze więcej tych serialów Marvelowych, w związku z tym prawdopodobnie od przyszłego roku będą wychodzić 3 seriale Marvelowe. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Wiemy już, że na jesień wychodzi Luke Cage, który bardzo mi się podoba dobór muzyki do thrillera. No, dlatego właśnie... Jest odpowiedni hip-hopowy, East Coastowy klimat, bardzo mi się to podoba. Czarna muza dla czarnego Herosa, proszę pana. Tak, mamy zapowiedź także trzeciego Daredevila. Wiemy, że będzie. Bardzo subtelną, ale fajna, podobała tak mi się. Jest, linia trzecia metra, czy tam trzeci peron, już nie pamiętam, ale taki tak? Tylko smaczek. Mamy także do tej pierwszą bardzo... zapowiedź Iron Fista. Tak, mamy także zapowiedź i dosyć bogatą nawet Iron Fista, ponieważ mamy już sceny z panem Lorasem, który... Rozwala ścianę. Tak, bardzo fajnie rozwala przy pomocy karate punch. Rozwala ścianę. Wygląda bardzo fajnie, pasuje do tej roli moim zdaniem. Tak, myślę, że jest ok. Nie wiem, jak będzie, jak rozwiążą jego kostium, ponieważ jego kostium w komiksie jest szalenie absurdalny. To tutaj Nigdy tego nie sprawdziłem, ale chciałbym myśleć, że on wygląda jak Ryu z Street Fightera. Jest taki, ma taki obcisły, zielono-żółty kombinezon, wielki tatuaż smoka na klacie, która jest odsłonięta takim dekoltem trójkątnym gigantycznym i ma żółtą maskę, która ma bardzo gigantyczny z tyłu zasłupłem, wiesz, zostawiony bardzo dużo. To warkocz, czy co? Nie no, z materiału, tak wiesz, pozostawiony. Aha, jak że takie ninjowe maski, żeby tak, pływały na wietrze, tylko, tak? Tylko, że to ma bardzo, bardzo długie, nie? W związku z tym wygląda totalnie absurdalnie, więc tutaj będą no musieli coś na pewno wymyślić. Będzie współcześniony i bardziej praktyczny kostium. Tak jest. Wiemy także, że z tego zwiastuna, teasera Defendersów, no, że ich coachem, czyli ich Nickiem Fury będzie pan Stick. Splinterem, Hubert. Tak, ich Splinterem. Tak. Są wojownicze żółwie ninja, bo też Nowy Jork, wszystko się zgadza. Dokładnie tak. Będzie pan Stick. Wiemy, że Punisher powróci. Będzie miał swój własny serial. Wiemy, że Punisher także będzie miał swój własny serial, co jest jedyną należy pochwalić, bo jest decyzją, jedyną słuszną tak. decyzją, ponieważ po takim debiucie Punishera nie dało się podjąć innej słusznej decyzji. W związku z tym tutaj możemy liczyć na bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o uniwersum telewizyjne, Filip, to z kolei największa niespodzianka i największe takie what the fuck i jak oni to połączą, jest to, że jakiś czas temu, Filip, pewna inna wytwórnia filmowa przestała wydawać bardzo złe filmy z Nicolasem Cage'em w roli głównej o tematyce komiksowej, czyli krótko mówiąc, po dwóch Ghost Riderach stwierdzili, że dosyć. Tak jest, prawa wreszcie wróciły do Marvela. I on postanowił z nimi zrobić to, że Ghost Rider nie zasługuje w ich oczach jednak na własny film, przynajmniej na razie. Natomiast zasługuje na to, żeby pojawić się jako kluczowa postać w czwartym sezonie Agentów Tarczy. Co jest takim totalnie jakimś dokładnie zaskoczeniem, tak. Ponieważ wydaje się, że są to postaci jakby to tematyka nie z zupełnie trochę, nie? innej bajki. Tak. Natomiast tutaj wydaje mi się, że też pójdą bardziej w technologiczny aspekt, ponieważ ten Ghost Rider, przynajmniej z tych pierwszych screenów, które tam były, ta czaszka wydaje się taka trochę... mało ludzka, w sensie, tak, jest taka podłużna. Cyborgowa jakaś taka, ten wydaje mi się, że tutaj pójdą też w jakiś taki klimat, nie wiem, Ghost Ridera, może takiego trochę powiązanego z tym, że oni tam robią te cyborgi teraz, te może tak, patrząc na to, że pan Inferno australijski Fireball się pojawił i też miał płonący łańcuch, więc, czy może to zostanie jakoś się powiązane? Trzaskać na łańcuchy, czy to on na przykład stanie się Ghost Riderem w jakiś sposób? I kontrowersyjna kolejna decyzja, to znaczy, że pojazdem, którym będzie poruszał się Ghost Rider, nie będzie motor, tylko będzie samochód. Poważnie? Który został na Comic-Conie odsłonięty oficjalnie jako pojazd Ghost Ridera. Czarny, nie wiem, czy to był Ford Mustang, czy coś, jakiś bardzo jakiś muscle car, taki klasyczny, razie, tak? Bardzo klasyczny muscle car, czarny, wiesz, matowy, czarny, oczywiście pewnie będzie miał płonące koła i płonący silnik i tak dalej. Natomiast był to samochód i zresztą bardzo zabawny filmik, ponieważ jest odsłonięcie pojazdu Ghost Ridera i gdzieś tam spośród braw publiczności jest taki komentarz. What the fuck? Nie. It's a car! Tak, nie wiesz, z niedowierzaniem. Motocykla, tak? Z niedowierzaniem ktoś powiedział, że to jednak jest samochód. Co wydawało się zupełnie niedorzeczne.
Filip, no ciekawe, decyzja kontrowersyjna, wzbudzająca... Dobrze, mówi się, widzisz, mówi się. Wszystko mówi to, żeby się mówiło. Agenci tarczy walczą o swoją pozycję wciąż w telewizji, po tym jak wiemy, że agentka Carter prawdopodobnie już nigdy nie wróci. Nie doczeka trzeciego sezonu, tak. Wiemy też, że wciąż w planach bardzo niedalekich jest nowy serial pod tytułem Clean Up Crew, czy jak to się tam nazywa, o ekipie sprzątającej. Tak. Wyleciało mi z głowy, ale nie ważne. Komediowy, tym razem tak, Marvelowy serial. Więc na to też czekamy trochę mniej, ale czekamy. A ja jeszcze czekam, to jest... I teraz właśnie tak, coś z pogranicza Marvela, ponieważ nie to uniwersum tak, tylko uniwersum X-Menowe, Foxowe. Tak, Foxowe, które wydaje z siebie swój pierwszy serial. Tak, serial pod tym Legion, o panu, który ma trochę nasrane we łbie i oczywiste skojarzenie jest z profesorem X, że mają coś ze sobą wspólnego, bo w głowie mu się dzieją rzeczy niestworzone. Aktorem, który będzie grał głównego bohatera, jest pan Dan Stevens, który moją żonę oczarował brawurową rolą w filmie Gość, który to film Gość jest fantastyczny, serdecznie polecam. I zwiastun jest zaskakująco efektowny, jak na taką na zasadzie taka niespodzianka. Taka, o, mamy jakiś taki serial, zobaczcie. To tam się jakieś tam po prostu fruwają te rzeczy, tam się dzieją z tym. Zwłaszcza, że nie jest to kanał, który. FX nie jest kanałem, który słynie z wielkobudżetowych produkcji science fiction. Ale patrząc na to, że za sterami zasiada pan, który stworzył telewizyjne wcielenie Fargo, które będę ci polecał tak długo, aż się w końcu obejrzysz, to jestem z dobrej myśli bardzo. Myślę, że będzie gites. Myślę, że tak i jedyne co mnie martwi, znaczy nie jest to oczywiście zarzut, tylko jest to coś, co mnie zniechęca do tego serialu, a jednocześnie muszę przyklasnąć, jest to, że z tego zwiastuna tego serialu jakby czuć ten klimat uniwersum X-Menowego. To znaczy stylistyka i kolorystyka i wnętrza są dosyć zbliżone do tego, co zostało pokazane w filmach. Od razu czuję się, że to jest część jakby tego świata, a nie świata Marvelowego. Zakładamy, że to świadoma decyzja. Tak jest i wydaje mi się, że tak, no bo trochę takie szaro-niebieskie, zimnawe kolory, proste wnętrza, wszystko jest fajnie. Efekciarski zwiastun, myślę, że do obejrzenia, aczkolwiek dużo mniejszy poziom ekscytacji, dużo mniejszy. Zobaczymy w praniu. Obejrzymy tak. Na pewno, nie omieszkamy się podzielić opiniami i tym oto gwałtownym akcentem kończymy element komiksowy komikonu. Ale nie do końca, Filip. Nie ponieważ do końca? Proszę. Przejdziemy teraz do sekcji kolejnej, czyli tak zwane... Trailery inne. Miscellaneous. I spośród tych trailerów innych mamy bardzo silny łącznik do uniwersum Marvelowego. W postaci pana Lokiego. Pan Loki, pan Tom, aktor Hiddleston. Tak, pan Tom Hiddleston, który w przerwie od dłuższej, którą ma od grania postaci Lokiego w uniwersum. Do Ragnaroku jeszcze poczekamy troszeczkę. Tak, do Ragnaroku jeszcze trochę poczekamy. A zresztą pan Nick Fury też występuje w tym filmie. No, mówimy o filmie Kong. Tak. Wyspa Czaszek. Tak, który to film jest drugim filmem, w którym Warner Bros. Próbuje, zobaczymy jak im to wyjdzie, budować uniwersum. Przepraszam, muszę jeszcze wtrącić, bo powiedziałeś, że nawiązujemy... Właśnie, przecież przy tym filmie, czy naprawdę na całym świecie jest tylko 5 aktorów? Przecież, dokładnie tak. Przecież nawiązując do Marvela i do Konga, to musimy powiedzieć o pani Brie Larson. Która oficjalnie została potwierdzona, że pani Brie Larson, która ostatnio zabłysnęła fantastyczną rolą w genialnym filmie Pokój. Yes. Teraz po takiej roli oscarowej... Zasłużyła na używanie to, że, mocy i naparzanie. Tak, zasłużyła, żeby dostać po prostu dużo milionów dolarów za wystąpienie w głupim amerykańskim efektownym filmie i wiemy, że będzie już oficjalnie wiemy, że pani Brie Larson będzie grała panią Captain Marvel. Tak jest, pani Captain Marvel, która zresztą doczekała się nowego logotypu, jak zresztą wszystkie filmy Marvelowe doczekały się nowego logotypu. W związku z tym jest to też fajna informacja. Do tego czasu jeszcze dużo, dużo zanim ten film się pojawi, ale już jest na co czekać. Tak, i ona występuje razem z Lokim w filmie o King Kongu. Tak jest. Który jest drugim nowożytnym wcieleniem King Konga. Z Lokim, a także z panem Nickiem Fury. I z panem Gimlim. Tak.
Nie, to nie jest pan Gimli, to jest John Goodman. Tak, to nie jest. Przepraszam, to zrobiłem taką pauzę, że naprawdę wyglądał jak John Rhys-Davies. Nie, to jest pan. Dałem się przerobić sam przez siebie. To jest pan John Goodman, który występuje w tym filmie, który prawdopodobnie będzie tak samo występował jak w filmie o Godzilli występował inny znany aktor. Brian Cranston, którego rola ogranicza się do bycia zmiażdżonym przez element konstrukcyjny budynku. To tutaj mamy kolejną wizytę Filip na Wyspie Czaszek, gdzie rządzi King Kong i który to film jest, tak jak zacząłem mówić, a mi brutalnie przerwałeś. Ale musiałem. Drugim elementem w próbie Warner Brothers w budowaniu własnego uniwersum, tym razem opartego na uniwersum potworów. To znaczy mamy Godzillę, mamy w tym samym uniwersum King Konga. I będziemy mieli Godzillę kontra King Konga. I chcemy doprowadzić do pojedynku tych dwóch potworów. I o ile idea jest, koncepcja jest godna podziwu i generalnie to słuszne, jak są wielkie rzeczy, to one muszą się bić. To jest jakby tak, zasada. To jednak chciałem tylko powiedzieć, że w całej tej koncepcji jest jedna wada. Mhm. Wszystkie te filmy wstępne są zupełnie niepotrzebne. Od razu powinien być film, w którym Godzilla tłucze się z King Kongiem, bez żadnego uzasadnienia, skąd się wziął King Kong, skąd się wziął Godzilla. Komu byś kibicował, bo obaj są dobrzy, i King Kong, i Godzilla. No jak to komu? Godzilli. No oczywiście, że Godzilli, przecież Godzilla jest najlepsza, wiadomo. Najlepszy! Najlepsza! Godzilla! Zawsze przez całe moje życie Godzilla. Anna Godzilla. Zawsze Godzilla była rodzaju Żeńskiego. Nie, trochę zgadzam się, specyfika języka naszego sprawia, że też Godzilla jest kobietą. To jest oczywisty film. Może Godzilla też była kobietą. Mimo tak? całej mojej sympatii do King Konga, nawet zwłaszcza w postaci, w której gra ją słynny aktor Gollum, to tak, bo tam King Kong tym tyranozaurom tak tę japę tak roz... Tak jest. I widzisz, tak samo jak cała reszta tego filmu poprzedniego o King Kongu była zupełnie niepotrzebna, jedynie mógł się ten naparzać film ograniczyć do godzinnej sceny, kiedy King Kong tłucze się z tyranozaurami. To była doskonała scena. Tak samo całe to universum właśnie mogło się sprowadzać do pojedynku King Konga i Godzilla, gdzie rozwalają jakieś duże amerykańskie albo japońskie 15 miasto. Minut, wiesz, nie? Bo budżetu nie starczy na takie efekciarstwo. Tak jest. Ale to mi się podoba już teraz po tym zwiastunie. Generalnie zwiastun jest tak jak Wonder Woman, jest poprawny. Ekscytacji jeszcze nie mam w nim za dużo. To jest klimat Apocalypse Now i fakt, że King Kong jest potwornie wielki. Ja chciałem powiedzieć, że nie Apocalypse Now, tylko moim zdaniem taki predatorski trochę. Predatorski też, tak, bo dżungla i żołnierze jest zgadza. Tak, i King Kong jest naprawdę fantastycznie wielki, no ale musi być tak wielki, żeby godnym przeciwnikiem dla Godzilli. Tak porządnie wielki, tak, nie, że ograniczmy się, tylko to jest King Kong, który jest, kurde, nie wiem, ma jest ze 150 metrów. Do jasnej cholery, jaki jestem wielki, nie? Że jak on wejdzie na Empire State Building w Nowym Jorku, to Empire State Building jest się złamie. Jest większy od Empire State Building. I też go nie pokazują aż tak strasznie, żeby móc powiedzieć, ej, CGI jest słabe, tylko mówisz, ale on jest cholernie wielki. Tak jest. I jest, to jest respekt za to. Tak, przy czym, mówię, czekamy przede wszystkim na to, kiedy wreszcie King Kong będzie się dłużył z Godzillą. Ale to 2020, myślę, że... Poczekamy. Hubert, czy chcesz przejść w takim razie do, skoro pojawił się tu pan Eddie Redmayne, będący czarodziejem, to chcesz przejść do tego filmu? Tak, będący jedynym aktorem, który jeszcze nie występuje w uniwersum Marvela. Tak? Spokojnie, spokojnie. Ale pokażesz w Harry Potterze klasę, to zobaczysz, że on będzie, kurde, on będzie śmierć. On jest dobry w graniu kobiet, więc on będzie grał śmierć, w której zakochał się Thanos. O Boże. To jest straszna wizja, ale okej. Okay. Fantastyczne tak. bestie i gdzie je znaleźć. Tak, czyli trailer i film o tym, jak zamienić 50-stronicową książeczkę wydaną jako taki charytatywny gadżet w trzy filmy. Za grube miliony dolarów. Tak, w trylogię filmową za grube miliony dolarów, która nabudowuje uniwersum z kolei Harry'ego Pottera. Jako prequele. Ponieważ w naszym świecie już nie może być po prostu film, który powstaje jako byt niezależny, tylko są po prostu uniwersa. Tak, więc uniwersum Harry'ego Pottera, które jedyne 8 filmów miało, teraz zyska 3 kolejne. Tak, uciekamy z Londynu do Nowego Jorku, gdzie są tacy sami czarodzieje, tylko trochę inaczej się ubierają, gdzie przyjeżdża pan Eddie Redmayne i z jego walizki uciekają potwory. A pan Colin Farrell jest trochę policjantem, trochę agentem FBI, a trochę Voldemortem, tylko dużo ładniejszym. Tak jest i o ile sam zwiastun jest fajny, ciekawy, taki, mimo nowojorskiego miejsca, to ma taki brytyjski sznyt w sobie. A to mi się wydaje, że to trochę dlatego, że to się dzieje w latach 20. i... A lata 20. są, nie wiem, brytyjskie, nie? Są tak eleganckie. Może tak być, tak? Pan Eddie Redmayne, który niestety z każdym filmem coraz bardziej...
jest podobnym jednak aktorsko postacią. W sensie, że jest Eddie Redmaynem, a nie postacią? Że tak, tak, się, jak tak po się jego skończy? Roli Stephena Hawkinga powiedział mi, jak dobrze zagrana rola, a potem no. się okazało, że po prostu on ma trochę taką manierę, ponieważ okay. w filmie, jak się nazywa, Danish Girl? Tak. Podobna maniera mimo wszystko. To ja znam tylko z opowieści, gdyż moja żona My Wife. Tak jest, tutaj także podobna maniera, no jest takim po prostu z dziwnym angielskim chudzielcem i myślę, że to jest to, co podsumowuje go świetnie. To, co jest przykre, to, że aby publiczność nie miała wątpliwości, że tak, to jest Harry Potter nowy, więc macie iść na niego do kina. Muzyczka. Została użyta dokładnie ta sama muzyka. Jest pan Colin Farrell, który jest poważnym czarodziejem w takim pięknym płaszczu gangsterskim, ale nie wiem, no mam trochę mieszane uczucia. Ja myślę, że będzie fajnie, ale to trochę tutaj działa sentyment jeszcze, bo ja po prostu bardzo lubię Harry'ego Pottera i bardzo pamiętam, że mi się dobrze oglądało wszystkie kolejne filmy, bo to były odcinki tej historii, którą dobrze się czytało, więc w tym wypadku, chociaż to jest klimat na tyle odmienny, że może wyjść z tego coś to mam nadzieję, że jednak będzie fajnie właśnie przez to, że to jest nowe, ale jednocześnie znajome, you know. Taki dysonans. Tak, chciałem tylko powiedzieć, że poziom efektowności tego filmu jakby jest trochę niski, bo efekty komputerowe są, efekty specjalne są, akcja się dzieje, ale to, jest ale tak to wszystko jest takie trochę dużo skromniejsze mimo wszystko. Myślę, że to trochę jeszcze być może nie pokładają aż takiej nadziei, bo to jest mimo wszystko nowa marka troszeczkę, bo to jest bohater, o którym ktoś tam wspomniał, bo kurde, jego książka była w bibliotece w Hogwarcie, a on teraz będzie dźwigał całą fabułę przez wszystkie trzy filmy najprawdopodobniej. Dlatego jest taka niewiadoma. Ale Harry Potter, no come on. Sprzeda się, a będziemy się dobrze bawić, you know. I dochodzimy wreszcie do ostatniej pozycji na naszej liście trailerów komikonowych. Która też ma związek z magią i mieczami. Tak, i historią, i brytolami. Film, który zupełnie trailer, który mnie zaskoczył, ponieważ nie słyszałem nic o tym filmie. Ja również. Nawet być może obiło mi się oczy, że pan słynny reżyser Guy Ritchie robi coś nowego, ale że to jest akurat to bym się nie spodziewał. A czym to jest, Hubert? To jest kolejna w historii hollywoodzkiego kina adaptacja i wizja i nie wiem, jakie jest określenie na słowo reimagining po polsku. Przewyobrażenie. Przewyobrażenie legendy o królu Arturze. Tak jest, tylko teraz król Artur jest ewidentnie bardziej rozrywkowy niż kiedykolwiek wcześniej. Tak, chciałem powiedzieć, że z tego trailera wynika parę rzeczy. Pierwsza rzecz, jaka wynika z tego trailera, to, że aktorzy z Gry o Tron przyjęli się dosyć serdecznie w klimacie magii i miecza. Tak, w klimacie magii i miecza i mamy tutaj przedstawicieli serialu w postaci pana Russa Boltona, w postaci pana Littlefingera. Jeszcze tam ktoś był chyba, nie? Czy i nie? Jeszcze ktoś tam zdaje się był. Druga scena, drugi temat, który z tego wynika thrillera, to jest to, że pan Guy Ritchie ewidentnie lubuje się w scenach, w których to mężczyźni pozbawieni górnej części garderoby biją się w jakimś zwolnionym tempie z innym pozbawionym górnej części garderoby mężczyzną. Tak, na patrzysz pięści, w kierunku Sherlocka Holmesa. Tak, pojedynki bokserskie, które tutaj w jednej z pierwszych scen król Artur przyszły do tej pory jeszcze Arturek naparza się na gołe pięści i na gołe klaty z jakimś innym kolesiem. Scena żywcem wyjęta z Sherlocka Holmesa. Nawet gdzie Tony Stark naparzał się z jakimś gościem. I jedna też ciekawa rzecz, która wynika z tego trailera, to jest jakby miszmasz stylistyczny. Straszliwe. Ja w ogóle na początku myślałem, pomijając tą scenę, gdzie kamera jest blisko twarzy i oni biegną i pan Russ Bolton mówi, nie, stop, jeszcze raz opowiedz mi tą historię. To był taki, myślę sobie, zabieg narracyjny. Ale potem, jak nagle z arturiańskiej, brytyjskiej legendy robi się japońska gra RPG, to tak stwierdziłem, że właśnie tu mamy dziwne rzeczy. Tak, mamy nowoczesne jakby ujęcia stricte pod kino wojenne, czyli takie bardzo, bardzo współczesne metoda filmowania. Aha. Mamy elementy stricte fantasy, to znaczy kolorowe, błyszczące miecze i jakie tak dalej. Słonie, jakieś tak? Szkielety i mamy elementy Final Fantasy i właśnie japońskiego RPG, to znaczy wielkie, gigantyczne zbroje, wielkie błyszczące, miecze, kolorowe, tak? I to wszystko jest połączone w jakąś taką dziwaczną mieszankę, która ma szansę być czymś zupełnie fantastycznym albo czymś zupełnie poronionym. Niestrawnym, tak. Bardzo jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, ale mimo tego, że Guy Ritchie czasu Snatcha nie nakręcił nic, co byłoby takie, o mój Boże, to jest świetne, tylko było na zasadzie, no okej, widać, tu jest coś fajnego,
To ja obstawiam, że to będzie dokładnie takie coś. To jest fajny film, ale nie będzie filmem, który jest, o mój Boże, to jest najlepszy film świata, głównie z tego powodu, że to jest film, w którym Jude Law jest królem, który jednocześnie czaruje i ma gadzie oczy. Tak jest, ale jest też Eric Bana, jest wtedy... Widzisz, że to jest koneksji z uniwersum tak, Marvela? Tak, wielkie w ogóle potwory, jakieś wielkie słoniowate monstra. A to też pasuje, bo pan... Pan główny bohater Charlie Hunnam, przyszły król Artur, grał w przecież Pacific Rim i walczył z wielkimi potworami w środku mecha, więc w ogóle... Chciałem powiedzieć, że to jest taka mieszanka, z której może wyjść coś albo bardzo, bardzo dobrego i jakby jakaś nowa jakość, która spowoduje, że powiesz, wow, takich rzeczy, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. I też jakby są w tym też takie elementy takie właśnie dla Guya Ritchiego, zwłaszcza z czasów Snatcha i Lock, Stock and Two Smoking Barrels, czyli takich... Czyli porachunki, tak, Hubert, tak, czyli to było takich, po naszemu. Tak, czyli takich angolskich gadek cwaniak. No tak, bo będą chłopaki szli przez miasto i będą się ten, będą się przekrzykiwać. Więc może wyjść z tego błędy. Coś zupełnie fantastycznego, nowa jakość w hollywoodzkim kinie, albo może wyjść z tego totalnie niestrawny gniot, który będzie, mój Boże, jak można było wpaść na taki pomysł. I żeby na to pieniądze jeszcze dali, Hubert. Tak czy siak, Filip, jedno jest pewne, idziemy na ten film. To jest bardzo dobra konkluzja. Żeby przekonać się, czy pójdzie to w tą, czy w tamtą stronę. A trailer bardzo ciekawy, taki największe zaskoczenie chyba spośród tych wszystkich. Tak, bo tego się nie spodziewałeś, bo tego nie oczekiwałeś, a dali ci i mówiłeś, nawet nie wiedziałem, że chcesz zobaczyć, jak Jude Law rzuca fireballem. Tak. Ale jednak chcę. Tak jest. Czyli co, Comic-Con udany w tym roku? Czy ja wiem, czy udany? No jakiś taki... Udany w takim sensie, że po odbyciu się danego panelu do internetu wlały się rzeczy, które mogłeś obejrzeć. Aczkolwiek nie wdarły się do internetu te rzeczy, na które najbardziej liczyliśmy. Tak. No ale trudno. No, dobrze, Spider-Man ma premierę w przyszłym roku i Guardians of the Galaxy też mają premierę w przyszłym roku, więc obstawiam, że w okolicy debiutu Doktora Strange'a coś będzie wypływać, bo to jest ten czas jesienny, kiedy zapowiedzi przyszłorocznych hitów są konieczne. Tak jest, Filip. Tymczasem myślę, że pora kończyć ten szalenie chaotyczny, w najlepszej hammerzeitowej tradycji tak. Zagnieżdżony odcinek. Czyli przypominamy, Pokémon Go jest głupi, ale jest fajny. Superhot jest fajny, ale jest dziwny. Zwiastuny w większości są fajne lub bardzo fajne. Marvel jest lepszy od DC. Ale co ten Ghost Rider w tym serialu będzie robił, to ja nie wiem. To tego nie wiadomo i to był skrót odcinka, którego właśnie mam nadzieję wysłuchaliście. Tymczasem Filip, w następnym odcinku myślę, że zdążymy jeszcze nagrać przed moim dłuższym wyjazdem odcinek na temat filmu Suicide Squad chyba. Myślę, że tak. Taki jest plan. Czy się ziści, przekonamy się wkrótce, ale Suicide Squad w kinie już zaraz, a my na niego pójdziemy. Na pewno. Dobranoc. Koniec. 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 Dobranoc. Koniec.